Dzień dobry, witam się z wami dzisiaj w filmiku w trójkę. Tego już dawno nie było. Ostatnimi filmikami były vlogmasy, ale już wszyscy mamy dość vlogów. Czas przejść do czegoś konkretnego. Pierwszy raz w historii tego kanału będziemy robić tak wszystkie trzy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że taki content będzie wam się podobał. Patrycja wybrała dla nas taki dosyć fajny tag. Nazywa się Truth or Dare tag, czyli prawda czy wyzwanie. Myślę, że każdy z nas grał w butelkę, więc wiecie, o co chodzi mniej więcej. Mamy 10 tak jakby wariantów, albo 10 jakby zestawów prawda czy wyzwanie. I za pomocą koła fortuny będę losować, będę wam zresztą pokazywać, co mi się wylosowało i spośród tego zestawu będę musiała albo wykonać zadanie, albo odpowiedzieć na pytanie. Nie ma zmiłuj, muszę wszystko zrobić tak jak każe los. Więc przechodzimy do działania. Okej, jestem gotowa, trochę się boję szczerze mówiąc. Zobaczymy, co wylosuję. Okej, mamy prawdę. Zobaczymy, co tutaj jest pod tą prawdą. Czy masz jakąś niepopularną opinię o książce? O kurde, tak na szybko. Przychodzi mi tylko na myśl aktualnie Wojna Makowa. Jestem chyba jedną z mniejszych osób, którym się nie podobała za bardzo ta książka i wolę wątek ze szkoły niż z wojny samej. I dlatego w sumie skończyłam ją na jakiejś 400 stronie, jak wyszli ze szkoły. Tak, ale Boże, pierwsze co mi przyszło na myśl, tak to jakoś tak zwykle zgadzam się z opiniami. Hejka wszystkim, z tej strony Patrycja i nagrywam wam właśnie moją część tego tagu. Mam tutaj koło fortuny i tutaj pytanka, więc będę tak czytała z iPada. W ogóle jesteśmy w trochę innym miejscu, nie przy mojej biblioteczce, tylko przy innych półkach, bo nie chciałam, żebyście ciągle patrzyli tutaj ode mnie na te same książki. Więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale chyba jest dobrze. Mam herbatkę w wierzyku, więc możemy zaczynać. I jakby nie będę wam tutaj za każdym razem pokazywała, jak to koło fortuny się losuje. Tutaj teraz mi wypadła prawda, więc pytanie numer jeden brzmi: czy masz jakąś niepopularną opinię o książce? Jeśli chodzi o mnie i moje unpopular opinion, to jakby ja zazwyczaj mam takie bardziej popularne. U nas osobą, która ma niepopularne opinie, jest Michalina, więc ja jestem ciekawa, jak ona tutaj odpowie na to pytanie, ale ja nie wiem, może, że jak tak teraz patrzę na moją biblioteczkę, zrobiłam DNF w tamtym roku tuszu, a tusz się raczej podoba osobom. Ale ja chcę do tego wrócić, bo jakby nie wciągnęło mnie to na tyle, ale ciekawi mnie dalej ta historia, więc ja do tego sobie wrócę. Oprócz tego czytam teraz, przynajmniej próbuję czytać, Romans pod choinkę. Strasznie mi się to nie podoba. Nie wiem, czy to się ludziom podoba, ale właśnie jak tak czytałam sobie dzisiaj recenzję, to to się raczej nie podoba, więc to też jest popularna w sumie opinia. I to tak naprawdę tyle. Ja nie mam jakichś takich naprawdę kontrowersyjnych. Siemka, kochani, witam was na naszym kanale, z tej strony Michalina, z książek. Jak już pewnie dziewczyny wam wyjaśniły zasady, tak lecimy po prostu z tym tematem. Prawda, czy masz jakąś niepopularną opinię o książce? Ja mam pełno niepopularnych opinii o popularnych książkach, bo mam dość specyficzny gust literacki. Na przykład czytałam Szóstkę Wron i kompletnie nie mogłam się wgryźć, nie podobała mi się, ale przeczytałam tak o. Słuchałam kiedyś w audiobooku Pana Lodowego Ogrodu, również mi nie siadł. Czytałam też Z mgły zgrodzonego Brandona Sandersona, również to nie było to. Czytałam Okrutnego Księcia, również mi się nie podobał. Bardzo często mam problem właśnie z cięższą fantastyką, ewentualnie z fantastyką, która zawiera elementy elfów, fairy, ogólne tego typu rzeczy. Cięższa fantastyka dlatego, że po prostu jest tam za dużo dla mnie trudnych nazw, trudnych imion, zapamiętywania tego wszystkiego, jest bardzo dużo bohaterów, ja się szybko gubię. I ogólnie mam poczucie, że się męczę czytając. Teraz zaczyna to się z wiekiem troszeczkę zmieniać, ale kilka lat temu był to dla mnie naprawdę ogromny problem. Dlatego też stąd wynikały moje negatywne opinie. A co do fairy, czyli elfów, to bardzo często po prostu nie odpowiada mi ta nacja, w sensie są to istoty takie zarozumiałe, wieczne, które traktują wszystkich z góry.
I ja mam takie po prostu gardzę takim zachowaniem, dlatego też po prostu gardzę takimi postaciami. Co jeszcze mam z niepopularnych opinii? Na pewno nie podobały mi się dwory. I teraz nie wiem, czy to jest popularna opinia, czy niepopularna, ale nie podobała mi się też ostatnia godzina bestsellerek. Mam całą opinię na ten temat na swoim Instagramie, więc być może Wam ją podlinkujemy później. Tam wymieniłam wszystkie plusy i minusy. Nie chcę nad tym się teraz w tym momencie już rozwodzić. Losujemy dwójeczkę. Będzie znowu prawda? Chyba znowu prawda. Zielone. A nie? Przeskoczyło na wyzwanie. Dobra. Przeorganizuj jedną ze swoich półek na biblioteczce i zostaw tak do końca filmu. Ja się bałam, że będę miała to wyzwanie, bo nie chce mi się niszczyć mojej biblioteczki, którą ostatnio tyle układałam. I nie mam czasu, Pomyślałam, że może zmienię coś tutaj, ale też nie wiem, jak rozumieć tutaj właśnie kategorię, że przeorganizuj. Równie dobrze ja mogę wyciągnąć to, w sensie to na dół. I to też wyciągnąć, albo poprzestawiać po prostu. To już będzie reorganizacja, nie? Więc jakbym to tak przestawiała. No, to już nie wygląda tak ładnie i zaliczmy. Prawda. Twoi ulubieni booktuberzy. O Jezu! To jest pytanie dla mnie idealne, bo ja pamiętam jeszcze booktube z etapu chyba 2012, 2015, kiedy on dopiero raczkował, kiedy było dosłownie może 5-6 kont na krzyż. I teraz z wiekiem dalej mogę obserwować, jak się rozszerza, powiększa właśnie społeczność książkowa na YouTubie. I no, to jest pytanie dla mnie. No na pewno wielkim szacunkiem darzę Kat Vloguje, która miałam przyjemność poznać w 2019 na spotkaniu autorskim z Kim Holdem. Jest to osoba, z którą ja się poniekąd utożsamiam. Bardzo często to, o czym ona mówi w filmach, do mnie trafia. Następnie na pewno Dr. Book, do której się przekonałam dopiero w zeszłym roku. Za sprawą właśnie literatury dziecięcej, którą promuję u siebie, oraz literatury pięknej i klasycznej też, do której i ja zaczynam się przekonywać jako czytelnik. Wszystkie te gatunki tak naprawdę ostatnio troszeczkę minimalnie zdominowały moje TBR-y i dobrze mi z tym. Nie wiem, czy mogę to dać jako booktuberzy, ale dałam tutaj Łukasza, Talking Cloud. Wiem, że on już jakby nie nagrywa na YouTube. W sensie pojawia się częściowo na kanale WeNidia, właśnie na YouTubie. I ja za każdym razem, jak widzę i słyszę Łukasza, to ja mam takie... To jest człowiek, którego ja chcę słuchać, którego chcę oglądać i którego zawsze potrzebuję więcej. Więc tak, to są moi ulubieni booktuberzy na ten moment. Są też osoby, które... Doceniam z mniejszych twórców, chociażby kulturomaniaczkę, która oprócz kontentu książkowego bardzo dużo mówi o serialach, filmach. I jeżeli Nela coś poleca, to ja od razu mam takie, ja muszę to obejrzeć, ja wiem, że mi się to spodoba. I na ten moment to by było tyle. W sensie staram się teraz śledzić bardzo dużo nowych, młodych twórców, ale są zbyt świeży, że mogę powiedzieć, że są już moimi ulubieńcami. Dlatego dam im trochę czasu i najwyżej kiedyś dogram Wam filmik właśnie na temat booktuberów, których polecam. Zobaczymy, co tym razem będzie. Mam nadzieję, że coś normalnego, Boże Święty. Okej, mamy wyzwanie. Trochę się boję, bo mam wrażenie, że one będą bardziej hardkorowe. Okej, w drugim zestawie pytań i wyzwań mamy. Przeorganizuj jedną ze swoich półek na biblioteczce, zostaw tak do końca filmu. Dobrze, przechodzimy do tego. Mam tylko jedną półkę tak naprawdę zapełnioną, czyli tu. Dobra, będziemy przeorganizowywać. Dzień dobry, zapraszam do organizacji tutaj biblioteczki, a bardziej półeczki, więc to będzie fajne zadanie. Świetne, w sensie Bogu dzięki, że nie mam ułożonych jakichś kolorami czy seriami, bo mam tylko tutaj niewielką część tak naprawdę mojej biblioteczki. Dobra. Moi drodzy, nawet już nie pamiętam, jak to tam było, szczerze. A
przepraszam, i tak mam jedną serię. I to tak dwa tomy z trzech. Dobra, dobra, dobra. To damy sobie komiks. I teraz tak, a możemy sobie dać tak. A mam jeszcze zakon. To jeszcze nie jest tak w sumie, że nie mam wcale takich łączących się. No dobra, będzie to. Co my tu jeszcze damy? O matko, dobra, niech będzie tutaj Jadowska teraz. Albo nie, koło Libardugo będzie ta kolejna Libardugo, czyli dziewiąty dom. Okej, niech tak będzie. Później może, możemy dać w sumie dwie Jadowskie. Mam tak jedną, bo kurwy muszą być szaleni. Oraz kurczaczek i salamandra. Dobra. Aha, spadło. Dobra, później możemy dać Cassandra Clare. Drugi, trzeci tom. Okej, chyba już nie mam żadnych takich serii, tak żeby się łączyły. No dobra, dam sobie później Wielkiego Gatsby'ego. Może być... Z tym Wielki Gatsby mi zaburza, on będzie razem z komiksem, bo on jest jakiś wyższy. Radio Silence, dobra, on wygląda fajnie, spoko. Co tu będzie pasować? Wydaje mi się, że może pasować tutaj One... Może tutaj pasować One Last Star. O, i później możemy dać Woda, która niesie ciszę, bo tak pastele tutaj możemy dać. Kurde, im ta jedna skarcie nie pasuje chyba. O, tu ją przestawię, tak mi się zdaje. O, teraz będzie trochę lepiej. O, ładnie, ładnie. Dobra. Później, czy ja mam coś jeszcze pastelowego? Chyba nie. Mamy sobie zielone. O, pomarańczowy mam wojnę cukierkową i tą wojnę cukierkową mamy zbytu. O nie, wszystko mi spada. Okej, i tu bym dała jeszcze podwórnego trupa, bo on tutaj będzie pasował. I teraz mamy takie ciemne jakieś, to w sumie drugi tom z dworu świetnych pumni możemy dać tu. O, tak. Dzięki książki, że nie chcecie stać ze mną. O, mamy Donutart i tajemną historię, co może tu stać. Wydaje mi się, żeby to pasowało tak jak to było. I później, a mamy takie jeszcze, takie to by pasowało w sumie do tych, tutaj, to jednak dam to tu. To jest Tytuń jest do Diabła Love Story od Julii Biel. Później mamy moją nieszczęsną krawcową z Paryża, która jest zniszczona. Uwielbiam tą książkę, więc mi to smuci. I ona jest w sumie ciemna, więc niech będzie tutaj koło Wróć przed zmrokiem, bo ona jest zielona. I później mamy wszystkie kolory naszych wspomnień. I wszystkie kolory naszych wspomnień dałabym chyba tu, bo będzie ładnie pasować koło wybornego trupa. Naszych, to jest moich wspomnień, masakra. Dobra, i rok 1984 i Wielki Gatsby mi się zdaje, że będą tu. Bo Wielki Gatsby pasuje, jakby było z środku, to by tak dziwnie wyglądało, jakby była inna wysokość. Także jest reorganizacja. Prawda, twoje comfort reads. To jest ciekawe, bo tutaj mam właśnie moją półkę comfort readów. Ogólnie chcę ją jeszcze powiększać i z czasem tam będzie ich więcej ogólnie. Mam tutaj cztery tytuły, cztery serie, do których kocham wracać, które po prostu zachwycają mnie za każdym razem. Mam tutaj oczywiście Wiedźmina Ostatnie Życzenie. Kiedy jest dla mnie za mało słowiańszczyzny, to zawsze sięgam po to. Albo do góry mam, ale już nie będę sięgać, Szeptu Hekar Katarzyny Berenki-Miszczuk oraz Baśniobór. To również są takie dla mnie klimaty baśniowo-słowiańskie, które robią mi dobrze na serduszko i dobrze w główkę. Najbardziej lubię taką tematykę w okresie letnim. Następnie seria życia, czyli Dotyk Julii, Shatter Me, która będzie wydana po polsku kolejny raz. To jest książka, z którą ja się ogromnie utożsamiam pod względem właśnie emocjonalnym. Jest tu bardzo dużo cierpienia, takiego wewnętrznego, którego na pierwszy rzut oka nie widać. Hehe, oka. I tak, to jest mój comfort read. Obstawiam, że pewnie u Poli też się pojawi, bo jest to seria, która nas łączy. Czytam ją już drugi raz. Jak widać, idzie mi pięknie. Jestem na etapie trzeciego tomu i po trzecim biorę się za nowelki i Restore Me, tak Pola, będę czytać. Czwarty tom, obiecuję. Następnie mamy Szklany Tron. Mam tutaj tom pierwszy, jestem na etapie rereadu drugiego tomu. Lubię tą bohaterkę, lubię jej przygody, nie wiem, takie po prostu, dla mnie to jest komfort. I ostatnia seria, Wybrańcy C.J. Daugherty. Jest to seria, którą czytałam chyba trzy razy. Mimo, że z wiekiem już pomału zaczynam odchodzić od różnego typu trójkątów miłosnych, tak w tej serii to nadal uwielbiam. Uwielbiam to, że w każdym tomie kibicujemy innemu z panów. Widzimy też, jak się rozwija główna bohaterka, jak staje się badassem w pewien sposób.
Oraz śledzimy poczynania pewnej złej organizacji, która nie boi się rozlewu krwi. Więc to jest seria po prostu, którą ja kocham, tym bardziej w okresie szkolnym, kiedy właśnie wracamy do szkoły, na uniwersytety i tak dalej. I po prostu potrzebujemy się wbić w taki trochę Dark Academia vibe. To jest ta książka. Nie mogę teraz znaleźć tak szybko. O nie, dobra, mam. Sorencjusz, widzę cię. No i oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj Małego Księcia, którego czytałam chyba z 15 razy, jak nie więcej. Potrafię go czytać raz, czasem nawet dwa razy do roku i za każdym razem widzę w tej książce coś innego, coś więcej i coś więcej w sobie odkrywam za jej pomocą. Więc tak, to są moje comfort readers. Okej, losujemy kolejne. Trochę szczerze, ta reorganizacja trochę mnie zmęczyła. Także mam nadzieję, że tym razem będzie pytanie. Dobra. Prawda. I co by to tak mieć na zmianę? Prawda i wyzwanie? Masakra. Przewidywalne to jest. Okej. Okay. W trzeciej prawdzie mamy twoje comfort reads. Aha, myślałam, że to dalej jest, ale twoje comfort reads. Julka, Shatter Me. Ogólnie będę tutaj wklejać okładki, jak będę mówić o jakichś książkach. Jakby ja totalnie kocham i jest to taka książka, przy której mogę się wyluzować. I myślę, że takim comfort readem ostatnio stało się tak, że Arystoteles i Dante odkrywają tajemnice wszechświata, bo jest to taka dosyć przyjemna książka, taka powolna bardzo w sobie. Też ma dużo emocji i tak dalej, ale myślę, że te emocje są takie, z którymi ja mogę się utożsamić, przez co nie czuję się taka inna. Okazuje się, że tak naprawdę każdy z nas jest podobnym. I w ogóle strasznie przyjemnie mi się czytało, tak szczerze mówiąc, Ari i Dante i przeleciałam przez tą książkę, bo jest naprawdę taka, że ma dużo treści ważnej, ale naprawdę szybko się ją czyta, jest krótka. Także ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak autor daje radę wprowadzić mało tekstu, ale bardzo dużo treści, która jest ważna. Jestem pod wrażeniem, jeśli tak się dzieje. Losujemy numer 3. Czekam. Prawda, please. Ja jakoś wolę odpowiadać tutaj. Tak, jest prawda. Numer 3, twoje comfort reads. O, to jest bardzo dobry temat. Nawet mam o tym post, więc jakby, wiecie, na Instagrama zapraszam. Nie no, dobra, nie będę się tutaj promować na wspólnym filmiku w sumie. Jeśli chodzi o moje comfort reads, to na pewno Red, White and Royal Blue. To jest... Musi być, no naprawdę. Jak u mnie się coś dzieje, w sensie, że chcę taką książkę, że na pewno nie będę miała zastoju podczas jej czytania, to zawsze biorę teraz Red, White and Royal Blue i w tym roku chcę zrobić drugi raz reread i ją adnotować. Oprócz tego, muszę otworzyć ten post, chwila. Tak, w tym poście jeszcze napisałam sobie o rywalkach, o dziwo. W sensie myślę, że biorę je pod uwagę jako moje comfort reads ze względu na taką rozrywkę i jakby jak ja zawsze czytam rywalki, to jest takie... Na pewno też seria do wszystkich chłopców, których kochałam, bo to jest na tyle luźne, że to też można w sumie czytać, chociaż myślę, że teraz bym się trochę na niej ponudziła, szczerze mówiąc, ale z kolei nigdy nie nudzę się czytając Heartstoppera. Jakby powieści graficzne, serio też dzisiaj o tym stawiałam post. Tak się nagromadziły nam te tematy, ale dobra. Next. A, w ogóle pewnie średnio widać napisy. Mogę powiedzieć, że zielony to jest prawda, a wyzwanie to jest kremowy. Znowu mamy prawdę. Dzięki los, bo boję się tych wyzwań. Dobra, i tutaj mamy tak, prawdę, w czwartym. Musisz usunąć jedno ze swoich social mediów. Które wybierasz? Jakby nie mam dużo social mediów tak naprawdę. Pewnie chodzi o te... książkowe typowo. Jakby Instagrama nigdy nie usunę, bo to jest za długa historia. Myślę, że na ten moment, no w sumie prowadzę tylko aktualnie BookTube i Bookstagrama. O Goodreads nie wspominam, bo to jest tylko tak naprawdę spis książek, które przeczytam. Myślę, że na ten moment wybrałabym BookTube'a, dlatego że nie mamy tutaj aż tyle materiałów wcale i nie jest też tutaj aż tak bardzo to rozwinięte jak Bookstagram, którego prowadzę od 3 lat w tym roku, 4, także tam by mi było to przykro, bo jednak tam mam zarchiwizowane różne Insta Stories i ja nie wyobrażam tego sobie, zwłaszcza, że mam tą zbudowaną społeczność jakąś, także
Nie, kompletnie nie. Bookstagram zostaje, Booktube. Na ten moment jeszcze mogłabym go odrzucić. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Kategorię numer 4, moi drodzy, już sobie tutaj losujemy na kole fortuny. Trochę długo się kręci to koło. Myślałam, że będzie krócej to trwało. Anyway, nieważne. Jest prawda, bo zielone. Więc już patrzę. Musisz usunąć jedno ze swoich social media. Które wybierasz? Kurde, to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, na pewno nie Instagram. Facebooka bym usunęła. W sensie, jeśli mogłabym mieć osobno Messengera bez Facebooka, tak, jakby ja z Facebooka prawie w ogóle nie korzystam. Nie, ja z niego nie korzystam. Tylko jakby mam po to, żeby mieć Messengera, ale nie wiem, czy teraz nie można mieć osobno Messengera, chociaż nie wiem, jak to potem wygląda z kwestią dodawania znajomych, ale anyway. Usunęłabym Facebooka. Potem chyba Snapchata. Może, nie wiem. Ale nie, Facebooka. Może ewentualnie potem Twittera, chociaż nie mam Twittera, ale gdybym go miała, to bym usunęła. Prawda, musisz usunąć jedno ze swoich social mediów, które wybierasz. Na ten moment mam Instagrama, TikToka, YouTube'a, Twittera i Facebooka. Facebook jest praktycznie martwy, więc on by pierwszy poszedł do odstrzału. Następnie usunęłabym po prostu Twittera, bo na nim najmniej się udzielam i mogłabym żyć bez niego. A z tych ważniejszych, czyli TikTok, Instagram i YouTube, szczerze nie usunęłabym żadnego z tych trzech, bo każdy daje mi co innego jako twórcy, w sensie w inny sposób mnie rozwijają, dają mi też inny feeling, inne pozytywne emocje, więc wolałabym nie usuwać żadnego z nich. Prawdopodobnie, gdybym już musiała, to usunęłabym TikToka tylko dlatego, że mogłabym robić rolki na Instagramie i po prostu rozwijać konto na Instagramie bardziej wtedy. Ale wolałabym nie, bo TikTok też mi daje dużo frajdy. Wyzwanie: streść jedną ze swoich ulubionych książek osobie, która jej nie czytała. Dobra. Żeby nie iść tak oklepanie, to weźmiemy sobie Maresi. Także ziomuś, wyobraź sobie klasztor na wyspie, w którym są same kobiety w różnym wieku, od najmłodszych po najstarsze. Wyznają kult bogini o trzech twarzach, czyli młodej, ciężarnej i starej. Żyją w takiej troszeczkę bańce, w której właśnie życie jest proste, jest przyjemne i ogólnie żyje się trochę lepiej. Każdy w świątyni ma swoje miejsce, swoje zadania, które musi wykonywać, żeby po prostu to wszystko mogło funkcjonować. Są osoby, które zajmują się ogrodem, są osoby, które zajmują się ziołolecznictwem, są osoby, które zbierają ślimaki, którymi barwią potem materiały, które sprzedają, by móc właśnie się utrzymywać. Ogólnie żyją w przeświadczeniu, że mężczyźni mogą sprowadzać tylko zło, dlatego żyją tylko właśnie w swoim gronie kobiet. Więcej ci nie powiem, ale powiem ci tylko to, że dalej to jest po prostu gruba akcja. I ta książka jest w miarę lekka. Ale następna, czyli Na Undel, to jest po prostu jazda po bandzie. Także proszę mi to czytać w tym momencie. Dobra, nie wyjdzie. Położę ją później. Lecimy z piąteczką. Może tym razem będzie wyzwanie? Nie wiem. Tak, jest wyzwanie, okej. Więc już patrzymy. Piąteczka. Zobacz, ile książek jesteś w stanie utrzymać na głowie. Lecimy. Wracam do was za chwilę. Wzięłam sobie tak po kolei stąd, w sensie z tej półki, żeby je potem tak od razu odłożyć. Pora to będzie mogła przyspieszyć w montażu. Ja tutaj mam w ogóle teraz pod nogami kubek z herbatą.
Jak mi to spadnie na ten kubek Jerzyk, to będzie nieciekawie ogólnie. W sumie nie wiem, w sensie gdybym tak nie gadała jednocześnie, to myślę, że bym tak z 10 utrzymała. No, coś takiego. Na razie mam 4, jest spoko. W sensie drugie tyle bym mogła mieć. To też zależy jakie książki. O Jezu, chwieje mi się to. Ja muszę przestać gadać. Jak ja się uśmiecham, to mi się to kipie. Uuu, ta dowaliła, bo to jest grube. Chwila, ja muszę książkę pisać. O nie, tak. To jest 6? Dobra, zlatuję już, okej, 6. Prawda. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, której użyłaś jako zakładki? O, na pewno użyłam kiedyś telefonu, łyżki, nożyczek, skrzydełka, innej książki w książce, paragonów, jakiegoś biletu starego miesięcznego, polaroidu. No teraz na przykład używam fragmentu otulacza. Kiedyś chyba włożyłam pędzel do makijażu, ale czysty, żeby nie było. Gumek typu squishy? Scrunchy? W sensie te takie frotowe, o może w ten sposób? Frotki, o po prostu. Czego jeszcze? Magnesu na lodówkę kiedyś użyłam. Wiem, że niektórzy idą hardkorowo, że na przykład skarpety, ale ja aż tak daleko nie poszłam. No i długopis. Długopis to taki norma dla mnie. No. Please, prawda, proszę, proszę, bo serio nie chcę. Nie chcę żadnych wyzwań tragicznych. Łatwo trochę. Och. Mam znowu prawdę. What? Dobrze, okej, ja się tam cieszę, szczerze mówiąc. Może dziewczyny mają więcej wyzwań niż ja. W 5. Prawda. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, której używałaś jako zakładki? Ej, szczerze, to ja zwykle po prostu używam zakładki i jestem tą osobą, która nie czyta, gdzie popadnie, tylko właśnie bierze ze sobą zakładkę. Ale chyba nie mam takich dziwnych rzeczy, które dawałam, ale czekajcie, muszę sobie przypomnieć. O. Zawrzało mi się wkładać butelkę wody tak w kartki, jak zatrzymywałam się podczas czytania i musiałam coś zrobić zaraz, więc wychodziłam i miałam tą butelkę tak między kartkami w środku książki. Jakieś długopisy, niedługopisy, ale to nie jest dziwne. Matko droga, jestem zwykła po prostu. No, cóż. Prawda. Musisz spalić jedną ze swoich książek, którą wybierasz. Dobra, to jest hardkorowe, ale spaliłabym Anię z Zielonego Wzgórza w tym wydaniu właśnie z, to jest chyba Wielka Litera, jeżeli się nie mylę, albo Literackie, któreś z tych. Zresztą mam problem z ich logotypem, nie pamiętam, które to jest wydawnictwo. Tylko dlatego, że są to stare wydania, są podniszczone, ja też je zakupiłam już w takim fujka stanie, bo kupowałam je ogólnie z drugiej ręki i mam 4 tomy i mam ciężko, żeby dokupić resztę, więc gdybym miała spalić, to spaliłabym je, tylko po to, żeby mieć jakby miejsce na półce i kupić sobie jakieś nowe, ładniejsze wydania z tej serii. Na przykład jest ta seria chyba od Świata Książki, jest od Wilgi i pewnie jeszcze jakieś tam są. W ogóle muszę sobie zobaczyć te inne wydania Ani, może jednak się skuszę. Zobaczymy. Ej, śmiesznie będzie, jak będę mieć trzeci raz, prawda? System się wtedy zepsuł. Patrzcie. Yeah, thanks. Świetnie. No to teraz tym razem mamy wyzwanie. W 6. Ułóż stos z książek taki wysoki jak ty. Oh, ale się namęczę przy tym. Dobrze, przechodzimy do robienia tego zadania. A, i Patrycja dopisała tutaj XD, także... dlatego, że Patrycja, nie wiem czy wiecie, jest najwyższa z nas wszystkich, jest najmłodsza, ale jest najwyższa. I ja mam 1,72 m, Patrycja ma jakieś... nie wiem ile, jest wysoka strasznie. Na razie mam tyle. To będzie trwało.
To się nie uda. To spada. O nie! Okej, okay, chciałam powiedzieć, że to jest troszeczkę nierealne, szczerze mówiąc, żeby to ułożyć. Dosięga mi to dotąd i... O kurde! Nie chcę zniszczyć książek. Osobiście. Także chyba tyle zostawię, powiem wam szczerze, bo to już jest dla mnie dużo. I tyle starczy. Szóstka chyba, nie jestem pewna. Chciałabym to teraz, prawdę. Napijmy się herbatki. Gorąco jest jeszcze. Dobra. Prawda. O, dobra. Już wam mówię, o co chodzi. Numer 6. Nie, to nie to. Dobra. Musisz spalić jedną ze swoich książek. Którą wybierasz? O. Mamuśka. Oh, shit. Jedną ze swoich książek, na pewno nie jakąś z najnowszych, wiadomo, na pewno nie z ulubieńców. Może spaliłabym jakąś, którą mam z outletu, na przykład Fangirl. Mam ją ze Scoop Shopu. Kurde, mi się tu kadr zmienił, nie szkodzi. Mam ją ze Scoop Shopu i ona jest już w takim stanie, no, o, po prostu, więc nie byłoby mi jakoś mega szkoda, powiedzmy, ale jakby każdej książki by mi było szkoda, bo jeszcze można by jej było dać drugie życie. Niekoniecznie ją odsprzedać, po prostu oddać, żeby ktoś to sobie przeczytał. Więc ciężki wybór, nie powiem. Prawda, okej, okay, prawda, prawda. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, zawsze ta strzałka leci tak na samym krańcu. Jakby myślałam, no nie wiem, pierwsze lepsze koło fortuny, które znalazłam w internecie. Pewnie Patrycja zaraz z niego korzysta. Dobrze, 7. Weź losową książkę z biblioteczki, wylosuj stronę i znajdź pytanie. Odpowiedz na nie. O kurde, dobra, okej. Zamykam oczy i któryś z tych... Tych nie, bo one i tak są zapakowane w folię, ale z tych, dobrze. Dobra, serio nie pamiętam, jak już je układałam. Ja serio nie pamiętam. Dobra, biorę to. O, okej, okay. Radio Silence. Dobrze, dobrze, mam Radio Silence. Radio Silence od Alice Osman. I... Przypadkowa strona, no to może być tu. I pierwsze pytanie, które... W czym tkwi problem? We mnie. W czym tkwi problem? To brzmi filozoficznie trochę. Jakby ktoś się z kimś kłócił de facto. Nie czytałam jeszcze Radio Silence. Może kolejne pytanie. A, to dlaczego? Bo tak. Bo tak się stało. Tyle w temacie. Dziękuję. Tyle. Dobra, ja tutaj chcę znowu prawdę. Seriously. Będzie. Okej. Okay. Lubimy się z tym kołem, bo mi działa na korzyść. Także numer 7. Weź losową książkę z biblioteczki i wylosuj stronę i znajdź pytanie i na nie odpowiedz. Więc ja myślę, że tutaj po ciemku nie pamiętam dobrze układu. Coś ze środka. To jest Wciąż Cię Kocham na losowej stronie. Aha, akurat tutaj, ale ona jest rozklekotana już taka przeze mnie. Za dużo razy to czytałam. Nie ma pytania, halo. Dobra, na innej stronie. Jest cała strona dialogu, nie ma ani jednego pytania. Nice. Jakby ja chciałam, żeby to było jakieś mądre pytanie. Tutaj takiego czegoś nie ma. Chwila, szukam. O, jesteś słodka, prawda? Si, potwierdzam, nie zaprzeczam. Prawda, weź losową książkę z biblioteczki, wylosuj stronę i znajdź pytanie. Odpowiedz na nie. Okidoki. To weźmiemy sobie tutaj Niedźwiedzia i Słowika, który mnie zachwycił w zeszłym roku. Mam tutaj też drugi tom i trzeci jest na wózku i będzie czytany. Dobra. Szukamy pytania. Wait a minute! Jestem człowiekiem Bożym. Nie wierzę, Batiuszka. Więc nie pozbawiłeś mnie szybkiego wstąpienia do nieba? Jako osoba ateistyczna powiem tak. Nieważne, czy mi pozwolisz wejść do nieba, czy nie.
Ja i tak w nie nie wierzę, ale jeżeli pozwolisz, będzie fajnie. Więc mam nadzieję, że nie pozbawiłeś mnie szybkiego dostępu do nieba. Dobra, będę naginać zasady i zrobię to wyzwanie, bo mi się podoba. Weź karteczkę i napisz na niej coś randomowego i wklej ją potem do książki, której jeszcze nie czytałaś. Dobra. No. Dobra, wezmę pierwszą z brzegu. Jest to książka niezdobyta, jest to tom drugi, jeszcze nawet nie czytałam pierwszego, ale mam drugi z autografem. Kiedyś wygrałam w rozdaniu, więc uwaga. Kategoria numer 8. Mam teraz wyzwanie, żeby nie było, że mam same prawdy, więc wylosuj książkę z biblioteczki i ułóż wierszek z jej tytułem lub piosenkę. Ja tutaj śpiewać nie zamierzam ogólnie. Chyba ostatnio brałam stąd, więc teraz weźmiemy stąd. Co to jest? Nie wiem, gdzie jestem. Wierszyk z nie wiem, gdzie jestem. Shit happened. Zawsze jak byłam młodsza, to się robiło wierszyki z na górze róże, na dole fiołki. Na górze róże, na dole fiołki. Nie wiem, gdzie jestem. Bo kopię dołki. Wait. Nie wiem, gdzie jestem, bo widzę aniołki. Nie, jakby cringe. Serio, jestem taka beznadziejna w rymowaniu w ogóle. Jak już to mi to wychodzi przez czysty przypadek. Ale wierszyki, nie, nie, nie. Prawda, co przeraża cię w czytaniu, w książkach? Na pewno przede wszystkim przeraża mnie grubość książek. W sensie im większa książka, tym bardziej mnie przeraża. Na przykład nie dam rady jej przeczytać. Dobrym przykładem jest... Dobra, nie dam rady wyciągnąć, ale mówię o Małym Życiu, które ma ponad chyba 1000 stron. Tak mi się wydaje. Czytałam ją 2 razy. Za każdym razem nie dałam rady dokończyć jej. Po prostu była za trudna tematycznie i przerażał mnie właśnie jej gabaryt. Druga właśnie rzecz, tematyka. Przeraża mnie często właśnie temat książki, który odbieram jako coś zbyt mocnego, zbyt trudnego w odbiorze. Coś, co może mnie zniszczyć w pewien sposób. Do tego na przykład boję się książek o tematyce gwałtu, bo nie czuję się na tyle silnym czytelnikiem, żebym mogła sobie poradzić z ciężarem emocjonalnym, jaki by na mnie spłynął po przeczytaniu takiej książki, albo nawet w trakcie jej czytania. Dodatkowo przeraża mnie czytanie klasyków, bo już kilka razy tak miałam, że jeżeli nawet w jednym zdaniu wypowiedziałam się, że na przykład dana książka mi się po prostu nie podobała, bez uzasadnienia, po prostu chciałam tylko dać znać, że czytałam, nie podobała mi się, koniec tematu, nie drążmy tego. To spływa na mnie hejt dosłowny, gdzie na przykład ktoś mi groził śmiercią tylko dlatego, że parafrazując, nie znam się na literaturze klasycznej, nie potrafię się o niej wypowiadać, gdzie to powinna być podstaw w szkole średniej. No i ogólnie jestem debilem, że nie doceniam klasyki. Więc to mnie przeraża. Przeraża mnie również poezja, że nie zrozumiem tego, co autor chciał mi przekazać, albo zrozumiem to opacznie. Teraz coraz mniej się tego już obawiam, staram się już pomału sięgać po poezję, ale nadal przy tym raczkuję. No i standardowo boję się, że złamie grzbiet po prostu w książce, jeżeli jest większa. Boję się też popularnych książek, że będę miała znowu unpopular opinion i ludzie mnie dosłownie za to zjedzą, ale z wiekiem zaczynam się uczyć tego, że mam prawo do odmiennego zdania i jeżeli dobrze je uargumentuję, to inni powinni szanować po prostu moje zdanie. Let's go. Szczerze, nie chce mi się wstawać i zmieniać kadru, więc mam nadzieję, że wylosuje się coś normalnego. Prawda? Aha, fajnie. No to w sumie dzisiaj wam to poopowiadam, a nie porobię. Okej, okay. I tu wylosowałam się, co przeraża cię w czytaniu książkach.
Czy coś mi przeraża? To jest taki komfort, zajęce, matko droga. Chyba najbardziej przeraża mnie to, ile pieniędzy wydaję na książki, jak włącza się we mnie zakupoholizm. To jest dzikość. Nice. I to, ile emocji we mnie wywołują fikcyjni bohaterowie, fikcyjne historie. That's scary, man. Zwłaszcza, że to nie są prawdziwi ludzie. To są osoby wykreowane przez autora. Czy to nie jest przerażające, że coś tak bardzo na nas wpływa? Jezus Maria. Dobra. Nie, to za dużo na... Prawda. Pokaż jedną z rzeczy na biblioteczce, która nie jest książką i opowiedz o niej. To zacznijmy może od zakładek. Mam tutaj ich bardzo dużo. Wam też pokażę. O. Aha. No. To mi się spodobało ogólnie na amerykańskich Instagramach, BookTokach. To mi się ogólnie spodobało na amerykańskich BookTokach, BookTubach i Twitterach i tak dalej. Właśnie wieszanie zakładek. W ten sposób też są zorganizowane, ładnie wyglądają i po prostu chce się mieć ich więcej, a nie tylko je jakby gromadzić w pudełku. Dlatego podoba mi się to, że właśnie od dłuższego czasu je wieszam, mogę na nie patrzeć, mam też do nich łatwy dostęp. Tutaj mam zakładkę Oli, tutaj mam Olkcie, dalej mam Carmel. Dobrze pamiętam? O, tutaj mam Colman Draw, potem tutaj mam Klembi. Wyżej tutaj mam Epic Page. Przez parę lat bardzo dużo, jak widać, się ich nazbierało. Była to kiedyś moja ulubiona marka zakładkowa. Potem tutaj mam Toyko, potem dalej też mam Toyko. Tutaj mam Molom. No i coś, co... polubiłam w tym roku, czyli listy od osób, które poznałam w internecie, które są na przykład w pewnym stopniu moimi fanami i tak dalej, to staram sobie je właśnie wieszać w ramach motywacji i czasem do nich wracać i po prostu sobie czytać niektóre fragmenty, bo bardzo mnie to buduje jako twórca. Z takich jeszcze nie książkowych rzeczy, to tutaj mam... to ogólnie był waz... Znaczy, to ogólnie była osłonka na roślinkę, ale roślinka mi umarła jak wszystkie moje roślinki, bo nie umiem dbać o rośliny. I mam tutaj po prostu cały taki jakby kubeczek zakładek różnego typu, mam też handmade i tak dalej. Okulary zerówki. Z racji, że nagrywam bardzo dużo na TikToka, to staram się, żeby te filmy trochę były różnorodne, trochę też tam staram się nadawać ich trochę inny vibe, więc moja kolekcja zerówek rośnie. Tutaj mam akurat dwie. Jeszcze chyba z trzy pary mam u rodziców. No i coś, co chyba każdy lubi, takie cozy rzeczy, czyli świeczuszki. Tutaj mam takie właśnie highlighty i takie podstawki na nie. Podstawki kosztowały mnie jakąś złotówkę za sztukę na targu, na chwilim targu, targu starocie, jak to woli. Kiedy byłam właśnie z Esterą dom ze stron, kiedy było jeszcze ciepło, to chodziłyśmy. No i jeszcze na samej górze, tak średnio widać, ale no, sorry, nie wstanę, mam laptopa na kolanach. Tam mam po prostu moje figurki Funko Pop, na razie mam 4 i będzie ich tylko coraz więcej. I wish it will be truth. Oh. It is true! Dobrze, los mi sprzyja dzisiaj. Pokaż jedną z rzeczy na twojej biblioteczce, która nie jest książką. Opowiedz o niej. Kurczę, jakbym była w domu rodzinnym, to bym tu więcej pokazała. Ale nie czytałam tych pytań, bo stwierdziłam, że nie będę cheatować. Tym razem, tutaj na poważnie, chciałam pokazać wam zakładkę. Ja wiem, że to na odwrót jest. Które zrobiła mi Patrycja. To jest rzecz i w ogóle jest tu tego, ja tutaj mam mało rzeczy, bo miałam do wyboru albo pokazać wam sztucznego kwiatka, sztuczny bluszcz, który tutaj zwisa. Tak, dlatego, że mam bardzo ciemny dom i nic tu się nie chce trzymać. Albo miałam do wyboru
kazałabym zakładkę od Patrycji. Jakby wszyscy wiemy, że zakładka od Patrycji jest dużo lepsza. I tutaj mamy napis Paula, cztery bukery i łapki. To myślę, że to są łapki Kici, mojej Kiry, mojego pieska. Także cutie w kolorze moim bukerowym. That's so cute, my gosh. Napis Paula i to jest moja nazwa Madeleine Booklover na Instagramie, Bookstagramie. I mam tutaj po angielsku cytat z Adi, czyli jednej z moich ulubionych książek wszechczasów, jak i tamtego roku, co jest mega cute i jakby ona jest tak ładnie ozdobiona. Patrzcie, tutaj ma kwiatki, taką taśmę z kwiatków, a z tyłu ma taką świecący papier. I przeczytam wam teraz cytat z Adi, który tutaj jest. Stories are a way to preserve oneself, to be remembered and to forget. Yes, V. Schwab, The Invisible Life of Adi LaRue. Ja lubię tą zakładkę i na zmianę ją korzystam z tymi, które własnoręcznie dziewczyny zrobiły dla nas na targach. KTK dostałyśmy takie. Także używam tych trzech na zmianę, bo są po prostu cudowne. Ja uwielbiam handmade'y i w ogóle wszystkie handmade'y po prostu przyjmę, bo to jest takie, że ktoś w to włożył serio duszę. Dlatego też lubię pisać po książkach, między innymi, bo uważam, że wtedy przedmioty nie są takie zwykłe, że każdy je może mieć, tylko mają swoją duszę, także that's cute i to są rzeczy, które chciałam wam pokazać w mojej bibliotece. Fajnie mi się ten challenge, w sensie ten tak nagrywa. Losujemy znowu. Kategorię przedostatnią już. Wyzwanie chyba znowu. Tak, dobra. Do każdej litery swojego imienia dobierz tytuł książki. Żeby tutaj nie pójść na łatwiznę, nie robimy Patty czy tam jakiegoś skrótu, tylko robimy pełne Patrycja. P. Podróż nieślubna. A. Oż kurde, Almond. Tak? Tak, chyba tak. T. Wait a minute. Muszę popatrzeć na biblioteczkę w tym momencie. Starałam się bez, ale jakby... The Kissing Booth. Okej, okay, R. Red, White and Royal Blue. Y. Jest taka książka jak Yeti? Może jest? C. Cynamon, kłopoty i ja. J. Ej, ciężkie mam imię. I w sumie na C mogło być cud miód malina. Na J. Jedyne takie miejsce. Wow! Gdybym nie zobaczyła teraz tej książki, to serio bym nie wiedziała. Jak tak się teraz patrzę, to mam pełno książek na moje litery imienia, ale jednak o tym się tak od razu nie myśli. Na T jest bardzo dużo, jest tuż, teraz i na zawsze, tamte dni, tamte noce, pełno tego tu mam. Ostatnie A. No A się już powtórzyło, było to Almond. A jeśli to my? Okej, okay, koniec. Zbliżamy się powoli do końca. Podoba mi się strasznie ten tak, że wybierasz między prawdą a wyzwaniem. W sensie czasami są ciężkie, ale... Ja mam kolejną prawdę, okej. Okay. O, ostatnie mamy pytanie. Zdałam sobie teraz z tego sprawę. Aha, fajnie, świetnie. Stwórz ship z bohaterów dwóch różnych książek niepowiązanych ze sobą. O kurde, blade. O, znalazłam taki ship w sumie. To było dosyć trudne zadanie, szczerze mówiąc, bo musiałam popatrzeć po charakterach i jakby co by było fajnym połączeniem, szczerze mówiąc. I mam wrażenie, że fajnym połączeniem byłaby Jude z Okrutnego Księcia oraz Cassian z Dworów. Jude jest taka przebiegła i taka, no bardziej niż Nesta na pewno. Jest taką bardzo postacią rozwiniętą. A Cassian jest takim bohaterem, który dużo żartuje i tak dalej. I myślę, że oni by tak ze sobą mieli takie connection fajne, żeby fajnie tak jakby współgrali ze sobą. Ej, ty się... Chciałabym zobaczyć to. Mam wrażenie, że to by była mieszanka wybuchowa. Są kompletnie różne charaktery. Ale jestem totalnie ciekawa, co by z tego wyszło. I serio. I ostatnie, moi drodzy, jakby smutno mi, bo spodobało mi się to. W sensie dopiero teraz się tak rozkręciłam. To powinno mieć więcej kategorii. Może jeszcze bonusowo wam tutaj coś. Znowu wyzwanie. Oh no. Z zamkniętymi oczami weź książkę z biblioteki i spróbuj zgadnąć tytuł. Zasłonię sobie tu teraz i znowu się, no ja ciągle tutaj sięgam do tyłu. To jest twarda oprawa, to od razu wiem, że Little Woman, to nawet nie ten. To. To jest coś...
To jest coś z nowych. Z tego, co na targach kupiłam. Chwila, czy ona ma skrzydełka? Ma. Takie dosyć długie. Co to jest? Nawet nie wiem, jakie to... Nie umiem. Pax? Wiedziałam, bo jest nowa i jakby takie... To ma strasznie długie skrzydełka, a mało wydawnictw ma aż takie długie skrzydełka, jak już to Pruszyński i jakby... Dobra, jestem. O Jezu, jakby to jest ostatnie to. Ostatnie pytanie już. Więc chciałam tutaj to krótko podsumować, że się świetnie bawiłam i jeszcze chciałam zrobić do tej prawdy z tego 10. Stwórz chip z bohaterów z dwóch różnych książek. Ale niestety tego nie wylosowałam, więc już tutaj nie będę trudzić. Prawda. Stwórz chip z bohaterów dwóch różnych książek, nie powiązanych ze sobą. O kurde. Dobra, no to mam tutaj Simon oraz Hymni Homo Sapiens, czyli twój Simon, innymi słowy też Love Simon, czyli mamy tutaj głównego bohatera, czyli Simona, który jest cutest, jest Potterheadem i ja po prostu go uwielbiam. Przez niego, znaczy razem z nim jestem w sumie fanatyczką Oreo, więc gdybym była mężczyzną, byłabym Simonem. Znajdźmy mu jakiegoś pana do kompletu. Harego może nie. To będzie śmieszne. Mam tutaj tkając świt i chciałabym tutaj wziąć tego maga, który pojawia się na samym początku już. Nie pamiętam jego imienia w tym momencie, przepraszam. Ja ogólnie mam straszną małą pamięć do imion postaci i ogólnie do imion i nazwisk też autorów. Więc tak, połączyłabym Simona z magiem, dlatego, że wydaje mi się, że oni by mieli taki spoko vibe. To raz, a dwa, on by mógł mu wyczarowywać co chwilę nowe Oreo! Obłagam was, to by było genialne! Tak, to jest mój nowy ship życia. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Tak jak się z wami witałam, tak się ja też z wami żegnam. Jestem ciekawa, jak odbierzecie ten filmik, serio, bo jest to pierwszy raz, kiedy próbujemy coś takiego. Ostatnio to w sumie wymyśliłyśmy, rozmawiając sobie tak wspólnie i myśląc, co by tutaj nagrać. I mam nadzieję, że to fajnie wyszło, takie zdalne robienie tagu. Takiej trochę bardziej zabawa z tego wyszła niż tak. Czekam na subskrypcję, polubienia na dole. Wpadajcie na nasze inne sociale, takie jak Instagram wspólny oraz każdy z osobna. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!